Dzisiaj w Sądzie Ulicznej zapytamy mieszkańców, przechodniów, jak żyje się emerytom w Polsce. Myślę, że na emeryta nie będzie trudno trafić na ulicach Andrychowa o tej godzinie, także zapraszam Was na ten materiał. Jak się żyje emerytom w Polsce, Pana zdaniem? Trudno powiedzieć. No, lekko nie jest, wszystko idzie do góry. Jeżeli ktoś ma emerytury 1300-400 zł, to jest nie do wyżycia. Mhm. Przy dzisiejszych cenach, opłatach mieszkaniowych jeszcze zapowiadają znowu podwyżki. No, ciężko. Chyba dobrze. Myślę, że tak. Kłaniam się, szanowne panie. Jestem akurat już emerytem. Mhm. Bardzo dobrze mi się żyje. Nic nie zdrożał. Morawiecki prawdę mówi. Nie, a dobra. Tu słyszę taką lekką ironię w głosie. Musisz słyszeć, bo nie ma innego wyjścia. Mm. Co mamy powiedzieć? No trzeba się z tego wszystkiego pośmiać. Popatrzcie, w ogóle ani... Kurwa, w stanie... W stanie wojennym węgiel był, cukier był, na kartki, ale był. Mm-hmm. A teraz podobno go nie ma. No nie wiem, bo zagłębie cukrowe, baborów, cukrownia i tak dalej, wszystko to poszło z diabły. Pierwsze... sprywatyzowali to, wziął to prywaciarz. Później prywaciarz to przeliczył, sprzedał szybko. No i pieniądze poszły tylko cukier, do niego. Cukier swoje, węgiel też swoje, bo przecież śpimy na węglu, ale... Gdzie śpimy na węglu, człowieku, jak mnie dawali 3000 kar, 5000 kary mi dawali od 2023, od stycznia, jak będę polił węglem. Mhm. A teraz mi dają nagrodę 3000, żebym polił węglem. No właśnie, to są absurdy naszego polskiego rządu, dlatego nie śmieszkując, uważa pan, że emerytom się żyje źle? No nie najlepiej. No powiedzmy, że no źle jest wydawane. Całe ten cały bajzel, rozrzucanie pieniędzy, to jest rozrzucanie pieniędzy. Mhm. Bo jak ktoś zarabia 15 tysięcy, to jemu nie potrzeba 500 na dziecko, 3000 na węgiel, bo on i tak musi kupić 10 ton. A dostanie 3000, a 3200 kosztuje teraz na składzie. Mhm. No to jak? To on to kupi tonę i będzie opalał? No chyba coś malutko będzie, nie? Mhm. No, także wie pan, no jest to takie coś nie do końca. Dobrze. No nie do końca. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Uprzejmie. Bardzo dobrze. Mhm. Bardzo dobrze. Widzę, że siatki z zakupami pani wraca. Oczywiście. Aby Kaczyński ja nie dłużej żył. 100 lat. Jak się żyje emerytom w Polsce? Dobrze się żyje, ja nie narzekam. Mnie się żyje dobrze. Mhm. Jest, nie przerażają pana te ceny, nie, inflacja? Nie. Czyli jest okej? Okay. No jest okej. Okay. Ja jestem emerytem, a mi się żyje dobrze. Mhm. Jestem już na emeryturze dość parę lat. Mogę powiedzieć, że nawet 14 lat. Mhm. Ale dobrze się żyje, w sensie nie przerażają pana te ceny, które ja, teraz ta sytuacja? Ja pracowałem dłużej, mhm. więc ja sobie troszkę zabezpieczyłem i więc mnie na to, co mam emeryturę, mi wystarcza. Mhm. Okej. Okay. Czyli po prostu wcześniej pan zadbał o przyszłość. Musi się na te lekarstwa, które musi człowiek wydać na te lekarstwa, bo na leki idzie tak średnio te 300 miesięcznie musi iść. Mhm. Dla emeryta, bo to tak dla mnie to tyle idzie, ale no przy emeryturze takiej tam takiej jakiejś średniej w miarę to można jeszcze, jak mówię, trochę się pracowało dłużej, no to można to jakoś przetrzymać. Także nie ma tak, że... No może troszkę się poprawiło, bo nam dają te zastrzyki, trzynastki, czternastki. Mhm. Zastrzyki gotówki. No. Mhm. A przecież w naszym wieku, zwłaszcza jak jeszcze dożyjemy takiego wieku, to jest to potrzebne. Mhm. Bo mamy inne wydatki. Nie tam na ubiory czy na jedzenie, tak, ale lekarstwa. Higieniczne, lekarstwa sprawy, higieniczne, a to nie jest już w tej chwili tanie. Mhm. No nic dzisiaj nie jest chyba tanie. Nic nie jest tanie. No teraz taki czas się... Ja uważam, że wszystkim się gorzej zaczęło żyć. Mhm. Wszystkim ogólnie. No ale ja... Mamy takie prawdziwe lata
lata 20. Pandemia, wojna. Wszystko się nałożyło na siebie. Tak, tak. No, jestem wdzięczna temu rządowi, że i powinno się to utrzymać, te czternastki, trzynastki, bo przecież my nie żyjemy długo. Ludzie tak odchodzą szybko i ilu już ludzi nie zdążyło wziąć tych pieniędzy. Nie za bardzo się żyje, no ale jak jeszcze jest dwoje emerytów, to jakoś idzie przeżyć, ale jeden to już jest bardzo ciężko. Jak się żyje emerytom w Polsce? No nie bardzo. Dlaczego? No bo w związku z cenami. Mhm. Czyli niskie emerytury, ceny wysokie. Oczywiście. Ciężko się utrzymać. Ciężko. To jest największe zmartwienie polskiego emeryta. Tak, dziękuję. Średnio, panie. Dlaczego średnio? No dobrze, no źle nie jest. O, no. No, zależy ile kto emeryt zarobił. O, to niech pan... TV? Właśnie. Nie no, gdzie? Mamniusa.pl. To jeszcze gorsze. Mamniusa? No gdzie? Przecież my jesteśmy z... A nie, przepraszam, Onet. No, pan, ale mnie teraz pani obraziła normalnie. Onet, no. Jak słyszę o Onecie, to już mi się niedobrze robi. Ale pani mnie teraz obraziła. No ale to, no to jak się żyje tym emerytom w Polsce? Tak? Dobrze się żyje. No, proszę pana, sama opieka zdrowotna. Ja w moim przypadku, mąż jest pod opieką paliatywną, ma wspaniałego lekarza. Przychodzą do domu, załatwiają wszystko, lekarstwa kupią. Okej. Okay. Ja, wie pan co, to co się żyło przedtem, to waloryzacja jest odpowiednia, wszystko. Co ja przedtem, czy 60 waloryzacji było za kopacz, a teraz dostanę 70 zł, albo jeszcze więcej. Zarobek się mi, renta mi się poprawiła znacznie. Nie ma co nawet porównywać. Nie ma co narzekać. Dobrze. No dobrze. No chyba, no ja nie wiem, no ja na razie nie narzekam. Te ceny pani nie przerażają? No przerażają trochę, ale co zrobić? No, na to nie mamy wpływu. No nie najlepiej. Dlaczego? No bo po prostu brakuje na lekarstwa, na opłaty. No. Emerytury są, człowiek robił prawie 45 lat, no i emeryturka, co, 2000, no i co? No tak, za 2000 teraz to niewiele można kupić i niewiele można utrzymać. Co pana najbardziej przeraża w tej sytuacji? No drożyzna teraz, coraz większa. Przyjdzie zima, węgla nie ma, nie wiadomo co to będzie w ogóle. Mnie się żyje dobrze. Dobrze się żyje. Bardzo dobrze. A te ceny pani nie przerażają? No, wszędzie takie ceny są, także że nie tylko w Polsce. Także okay. W Polsce jeszcze najlepiej jest. Lepiej jak w Niemczech, nawet bym powiedział.